Kazimierz Krawczyk w darze dla Kościoła, w darze dla narodu polskiego wybudował muzeum Różańca Świętego, gdzie przewidziana będzie figura Matki Bożej Biedrzłowskiej, właśnie takiej, która się objawiała tamże, gdzie to największa figura zrealizowana techniką sznycerską, największa figura w Polsce. I tam będą zbierane informacje na temat Matki Bożej, jej dokonań w dziejach narodu polskiego, ale także w dziejach Kościoła powszechnego. I będzie się znajdować kaplica nieustannej modlitwy do Matki Bożej w Niebowziętej Różańcowej w związku z informacjami, które przekazał błogosławiony ojciec Konrad Kaźmiński, że jeśli w Bierzgrodzie będzie trwała nieustanna modlitwa różańcowa, to Matka Boża sama zabezpieczy nas jako naród, by nam się żadna tragedia nie wydarzyła. Ja tę modlitwę właśnie z tego materiału. O Przenajświętsza Mario Panno, Matko Boża i Niebieska Nasza Matko, Królowa Rodziny Polskiej, jaśniejąca niezliczonymi cudami w ojczyźnie naszej, jedyna ucieczka i obrona nasza, oto na kolanach błagają Cię Twe dzieci i z głębi duszy i z całego serca, Matko Miłosierdzia, zlituj się nad nami, ratuj nas, wskrześ w naszej ojczyźnie dawną wiarę ojców naszych i tę miłość gorącą ku Tobie, z jakiej dawni pracy na cały świat słynęli i chwałą Twojego imienia ojczyznę swoją wieńczyli. Zbudź w ojczyźnie naszej dusze święte i niewinne, które by nam przywróciły dawne czasy, kiedy Polska w obliczu nieba i ziemi jaśniała świętymi swoimi synami i córkami. Błagamy Cię o to, o Pani nasza, Pani nieba i ziemi, przez miłość Twoją usunowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Jeszcze zanim powiem, dlaczego nie polecamy książki autorstwa eurodeputowanego Grzegorza Brauna, to chciałbym zachęcić każdego do czytania książki księdza profesora Krzysztofa Bielownego Niepodległość wyszła z Bierzwałdu. Jest jeszcze druga część, Utracona niepodległość, ją również polecam. A przede wszystkim, jeżeli Państwu się udało zdobyć prawdziwy skarb, jakim są listy okrągłe dla sióstr Felicjanek autorstwa Konrada Kaźmińskiego, to szczególnie to polecam. Niestety z wielką szkodą muszę stwierdzić, że rozmawiałem z wieloma Felicjankami, niestety tej książki nie czytały. A jest to książka z tak ważnymi pouczeniami, że ojciec Konrad, na przykład swoim córkom, Felicjankom, nakazał podczas modlitwy Anioł Pański padać na ziemię i całować polską ziemię ze czci za to, że błogosławiona dziewica po polskiej ziemi chodziła, chodzi i błogosławi. Lekceważenie dla Bierzwałdu musi zdumiewać, bo przecież sam papież błogosławiony Pius IX, kiedy wieści doszły do Rzymu, co się dzieje w Bierzwałdzie, mówił do Polaków, że wszyscy za świętą Elżbietą powinni powtarzać, skądże nam to, że Pani naszego Pana, że Matka naszego Pana przychodzi do nas. Wydaje się nam, że pomimo wielkich dzieł Matki Bożej, to ciągle jesteśmy narodem naprawdę niewdzięcznym, że wieść o wielkich dziełach, które Matka Boża dokonała, ciągle jest mało znana, ba, jest niewiele znana także u wielu księży, zwłaszcza młodych, którzy chętnie jeżdżą na przykład do Medjugorje, ale do miejsca, które ojciec Konrad Kaźmiński nazywał duchową stolicą Polski, nie jeżdżą. Znaczy, nie możemy powiedzieć, że
jest tak źle, no aż tak tragicznie nie jest, bo ojcowie twierdzą, którzy są pustoszami z sanktuarium, że rocznie przybywa około miliona, tak? Jacek pielgrzymów. No ale do Królowej Polski tylko milion, cały naród powinien przynajmniej raz do roku ją odwiedzić. No dobra, przejdźmy zatem do książki Grzegorza Brauna, która na bazie której powstał film. A Państwo widzieliście ten film? Tak. Tak? Oczywiście. A czy Państwo kiedykolwiek żeście się spotkali, albo w tym filmie to wybrzmiało, że ojciec Konrad Koźmiński za pomocą dokonywanych ustaleń i pewnej komparatystyki, jaką zrealizował, doszedł do wniosku, że Giedrzącz to jest najważniejsze objawienie nie tylko w Polsce, ale i dla Kościoła powszechnego. Tak, tam było w tym filmie. Tak? To bardzo dobrze, skoro to padło. W każdym razie tak. Książka, która stała się kanwą dla tego filmu, ona prezentuje, podobnie jak w filmie Luter i rewolucja protestancka, obraz niepełny. Czego na przykład zabrakło w filmie Luter i rewolucja protestancka? No, między innymi te ustalenia, które bardzo precyzyjnie dokonał ksiądz profesor Michał Poradowski, który był także rektorem Uniwersytetu Katolickiego w Chile, który miał 5 doktoratów, był w czasie wojny kapelanem Narodowych Sił Zbrojnych. I Poradowski po prostu wykazał dokładnie, że problem niemiecki polegał na tym, że Niemcy szczerze się nawrócili tylko do limesu rzymskiego. Czyli te kraje tam, Bawaria, Westfalia i tak dalej. Powyżej to był koniunkturalizm, bo to się opłacało. Ale także z żywą obecną do Rzymu, jako miejsca triumfu sublimacji sił duchowych nad fizycznymi. Co więcej, i to rzecz najistotniejsza, która wskazuje na przyczyny wybuchu rewolucji luterskiej, to była wielka konwersja Żydów do Kościoła katolickiego przed wystąpieniem Lutra. Oni weszli do Kościoła rzymskiego w Niemczech i go rozsadzili od środka. A dlaczego to mówię przy okazji Gierzlaudu? No, proszę Państwa, ponieważ jak będziemy mówić o prawdziwej geopolityce, to zobaczymy tam kosmatą masońską rękę, która stała za przebudową tego wszystkiego, co się działo w Europie, a czego Grzegorz Braun w ogóle nie podał. Powiem, czego tu brakuje, ponieważ tak, mamy tutaj postawione pewne hipotezy, które nie są prawdziwe. Opisywana jest historia, kiedy to poseł angielski wręczał opówkę księciu Adamowi Sapiesze celem wywołania przez niego kolejnego powstania na terenie Polski w związku z trwającą wojną między Rosją a Turcją w tym czasie, czyli dogrywką do wojny krymskiej. Proszę Państwa, to, że ktoś przychodzi i wręcza kandydatowi środki na zakup podpałki, to jeżeli ma tą podpałkę, a nie ma surowca, to podpałka, jak Państwo wiecie, nic nie da. Nie rozpalicie ognia w kominku samą podpałką. A dlaczego powstanie wtedy nie mogło wybuchnąć? Bo ono było integralną częścią, już wcześniej, dokonywanej w Europie przebudowy, która de facto ciągła się od rewolucji Lutra przez wojnę 30-letnią, a myśmy to najintensywniej przeżyli w czasach potopu szwedzkiego, który był poprzedzony wielką zdradą elit, które to w
konwertowały na kalwinizm, luteraństwo, arianizm, różne inne tam antytrynitarne sekty, które prowadziły wojnę przeciwko cywilizacji łacińskiej, kulturze katolickiej, kościołowi rzymskiemu. Plan zniszczenia kościoła już wcześniej był realizowany przy współpracy pysznego władcy, który dobrał sobie lordów, na terenie Anglii. Obrabowano kościoły, stwierdzono, że to się doskonale władcom opłaci, aby nie krępować się nauką Bożą, tylko żeby władza mogła realizować swoje cele. Jak mówił George Orwell, celem władzy jest władza. Władza, która nie jest poddawana ocenie dekalogu, gdzie władca nie jest porucznikiem Pana Boga i nie służy niebu, jest tylko i wyłącznie władzą doczesną, jest władzą diabelską. I trzeba powiedzieć wprost, protestanci to nie są żadni nasi bracia w wierze, tylko ludzie, którzy poszli za buntem szatańskim. Protestantyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo to jest panteizm. A sam bunt elit zmierza do tego, aby przestać szerzyć prawdziwą miłość braterską i harmonię w życiu społecznym, by zadawalać po prostu się tym, co się po prostu zdobywa przy pomocy miecza. I teraz problem ten niemiecki, który został, problem żydowski przy użyciu Niemiec, który przy użyciu Niemców, który poszedł po całej Europie, dopadł także Polaków, pomimo że nie zaangażowaliśmy się w wojnę 30-letnią, poza wysyłaniem tam naszych listopszczyków dla ochrony chociażby Habsburgów i innych katolików w Europie, to przeciwko nam sprzymierzył się tak zwany zakon palmowy, składający się z różokrzyżowców, który zakładał zniszczenie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bo Europa, bo w Europie tak naprawdę cała chrystianina stała na dwóch nogach, na słodkiej Francji i na Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I trzeba było niszczyć te dwa państwa, ażeby przeprowadzić całą operację dekatolicyzacji starego kontynentu i świata. I teraz w czasie potopu świeckiego, jak Państwo wiecie, albo też nie, ale to polecam, żeby sięgnąć do traktatu Radnot, gdzie po prostu postanowiono unicestwienie państwa polskiego jako bytu katolickiego i utworzenie państwa heretyckiego, którego władcą miał być siedmiogrodzki książę Rakoczy. Państwo polskie miało być i ograbione, i osłabione w taki sposób, żeby już nie być mocnym bytem w sprawie Bożej na kontynencie europejskim, tylko jakimś kalbumowym bytem podporządkowanym interesom rodzącej się masonerii ze swoimi celami. Skutki potopu szwedzkiego były takie, że wtedy po raz pierwszy na przykład stolica Warszawa została, zdaniem niektórych historyków, zdepopulowana o aż 90% mieszkańców. A że tam jest podejście takie, że to był ubytek ludności, może jednak nie tyle zginęło, bo tam część uciekło, ale po raz pierwszy w czasie właśnie tego potopu szwedzkiego ubyło w stolicy 90%, ale były tereny inne na terenie ziem polskich, które utraciły do 70% swoich mieszkańców.
A rabunek ziem polskich był tak potężny, że tego deficytu nie odrobiliśmy nigdy. Feliks Koneczny wspomina, że od potoku szwedzkiego aż do czasów Druckiego-Lubelskiego, czyli Królestwa Polskiego, które powstało po wojnach napoleońskich, nie zaistniał żaden bank polski. Ale teraz sam potok szwedzki, trzeba zawsze pamiętać, że stała za grupa spiskowców z Janem Amosem Komenskim na czele, którego dzisiaj się tego zdrajca jeszcze kołubi w naszym kraju. Na terenie Leszna on ma swoje pomniki, na terenie Leszna on ma tam szkołę wyższą swojego imienia, jest także szkoła średnia, gimnazjum, chyba nawet przedszkole. Czyli płatny agent szwedzki, mason, jest w Polsce prezentowany jako osoba godna czci i podziwu. Taki mamy stan dzisiaj naszej ojczyzny. Tak jest interpretowana rzeczywistość. Zdrajcy są na piedestałach. Starzy i nowi. Tak zniewolono naród polski, a przecież w tym potoku szwedzkim uczestniczy schizmatycy Chmielnickiego, którzy już od dawna Chmielnicki, zanim rozpoczął cały ten bunt, korespondował z Kreuelem, korespondował z Wielkim Sanhedrynem na terenie Konstantynopola, uprawiał spiski przy użyciu różnych dworów w Europie celem zasłodzenia Rzeczypospolitej, a oprócz tego by zrealizował jakieś tam swoje ambicje w związku z powołaniem niezależnego hetmanatu, bo Chmielnicki chciał być księciem, bo ten układ ponadnarodowy, który zafunkcjonował przy okazji traktatu z Radnot, no takie obietnice dawał. To był także atak ze strony Siedmiorodzian, ze strony Prusów i Brandenburczyków. Czyli potok szwedzki był dogrywką do wojny 30-letniej. A następne wydarzenia były dogrywkami do tych właśnie wydarzeń. Wiemy, że po potoku szwedzkim zostanie wypędzany z Rzeczypospolitej Arianie, ale na przykład mniej Polacy wiedzą jednak o tym, że działała bardzo intensywna propaganda żydowska, która w tamtym czasie wmawiała Żydom, że to są czasy mesjańskie. Propaganda, która szła ze Smyrny, która głosiła, że niebawem przyjdzie do nich Mesjasz. To były bardzo żywe oczekiwania, zwłaszcza na Podolu, na Ukrainie. Zresztą ta propaganda żydowska była tam tak intensywna i wpływ na Chmielnickiego, że potem jak dochodziło do sytuacji, gdzie Polacy się ocknęli i potrafili wybierać swoich wrogów i także skutecznie zadziałała dyplomacja polska, która pozwoliła wszystkich wrogów pobić i wyprzeć z naszej ojczyzny, to najmniej się mówi o tym wrogu, który w wyniku zaistniałej sytuacji na Ukrainie, kiedy tam kozacy się zorientowali, są zakładnikami Żydów, a tu polecam wejść na stronę Izrael Badacz i tam jest informacja o pierwszym Holokauście w Europie, gdzie w ciągu kilku dni kozacy wymordowali przeszło 100 tysięcy Żydów. I pogrom był tak wielki, że dzieciom żydowskim wieszano tutaj na szyi tubełka z informacją, z jakich są rodziców, że potem jak podrosną, żeby nie wystąpiła przez przypadek taka okoliczność, że brat mógłby się z siostrą ożenić. I gdy hetman Czarnecki za otwieranie miast polskich, zwłaszcza tam Sandomierzu, Międzyrzeczu i tam w miejscowościach
zaczął ścinać Żydów za otwieranie miast polskich, to Żydzi na terenie Korony obawiając się, że może ich spotkać to, co ich spotkało na Ukrainie, wywieźli grom majątku ruchomego, który ocalał, i wywieźli go do Berlina. Zdaniem wytrawnych badaczy za te pieniądze tak naprawdę zostało ufundowane królestwo, nowoczesne Królestwo Prust jako kuźnia imperiów. Heretyckie Królestwo Prust, które było pierwszym heretyckim królestwem, to akurat Grzegorz Braun nie wspomina, że z linii polskiego władcy Hohenzollern został uznany za wasala Rzeczypospolitej, za poddanego króla polskiego, ale był już heretykiem, to było pierwsze heretyckie państwo w Europie, tak? A prawdziwe zło zaczęło się właśnie wtedy, kiedy pieniądze z Rzeczypospolitej zasiliły Berlin i ideologia talmudyczna zaczęła coraz bardziej wypełniać życie polskie. Z historii na pewno Państwo wiecie o tym, że królowie pruscy byli w sposób szczególnie uwielbiani przez tych wszystkich oświeceniowych, antyobjawieniowych filozofów, przez sekty tam encyklopedystów i tym podobnych, ponieważ to byli neopoganie, którzy przyjęli także Talmud jako pewną normę postępowania. Cała herezja pruska to jest nic innego jak właśnie neopogaństwo połączone z talmudyzmem. I to rezultowało potem tą filozofię brutalności, która osiągnęła szczyt w czasach Bismarcka. Ale jak pisze Konieczny, w cywilizacji żydowskiej w rozdziale Hitleryzm zażydzony rezultowało tym, że Hitleryzm to był szczyt cywilizacji żydowskiej w Niemczech. Bo to od Żydów, jak pisze Konieczny, Niemcy się nauczyli ideologii bycia panami świata, pogardzania obcymi i popadli w monolatrię, czyli wiarę opiekuńcze bóstwo, które tylko i wyłącznie jest dla Niemców. Także kiedy patrzymy na okres opisywany przez tutaj pana eurodeputowanego w jego książce Wieczór 1877, z podawanego materiału w zasadzie gubi się całą panoramę i sekwencję wydarzeń, które wstrząsały tamtym okresem. Przecież jak spojrzymy na powstanie styczniowe i zaczniemy badać wynikliwie jego historię, to zauważymy, że to nie była decyzja Polaków. To nie była wolna decyzja Polaków. Polaków nie podpuszczono do tego powstania, ale ich manewrowano w te powstanie. W całym tym okresie przebudowy moralnej przed powstaniem styczniowym prasa była w większości prasą finansowaną z pieniędzy żydowskich. Wprost. Kronenberg finansował te główne organy. Polityka, którą zaczęły uprawiać stronnictwa, które wówczas działały, czerwonych i białych, jak się dokładnie przyjrzymy, to tym białym to tak kierował nimi Kronenberg, a jak spojrzymy sobie na czerwonych, to zobaczymy tam międzynarodówkę gangsterów, którzy już zanim wystąpili tutaj w Polsce przeciwko Caratowi, to już wcześniej byli u Garibaldiego, ale to po stanie styczniowym to zasilą komunę rajską. To byli
już zawodowi rewolucjoniści. Polacy jako tacy byli wmanewrowani w powstanie styczniowe, które było przede wszystkim potrzebne jako ważny etap dekatolicyzacji Europy. Ponieważ skutkiem zniszczenia powstania styczniowego były kasaty zakonów na terenie i zaboru rosyjskiego, i zaboru pruskiego. Tutaj likwidowano seminaria i tu likwidowano seminaria, obniżając poziom także polskiego kapłaństwa. Na sobór watykański z Polski pojechał tylko tam jeden prałat, nie pozwolił mu wrócić. Także powstanie wywoływane było w taki sposób, ażeby Polacy przede wszystkim utracili swoje majątki, swoje wpływy, a przede wszystkim, żeby wybić Kościołowi zęby. W trakcie tego przebudzenia, przed powstaniem tego tak zwanego przebudzenia moralnego, przed powstaniem styczniowym, to jak się dokładnie przyjrzymy, to największe korzyści z podejmowanych przez Polaków akcji, z tymi manifestacjami, które były organizowane, gdzie krew się lała, polska krew się lała, to największe korzyści uzyskiwali Żydzi. Aż w końcu zostanie uprawnienie, przed wybuchem jeszcze powstania styczniowego. Aż w końcu zamknął Polski, który był otoczony frankistami, mówił wprost, no stan trzeci w Polsce to są Żydzi. Czy Grzegorz Braun o tym mówi? No nie mówi. Wielu historyków polskich w ogóle o tym nie mówi. Tak samo jak nie chcę mówić o tym, że jak odbyła się bramka i odbywały się pierwsze walki, to Niemcy, którzy służyli w armii carskiej, wysyłali żołnierzy rosyjskich bez amunicji. Właśnie po to, żeby władcy ich wysiekli, żeby to powstanie jak najbardziej mogło się po kraju rozszerzyć, bo jakby od razu je spacyfikowali, no to potraktowano to jako chwilowy bunt. Ale właśnie to była prowadzona robota, zorientowana na to, aby powstanie się rozszerzyło. I to na teren całej pierwszej Rzeczypospolitej. A stosunek siły jaki był? No przecież w maksymalnym buncie, kiedy powstańcy posiadali swoją siłę bojową w liczbie 30 tysięcy insurgentów, no to Caran dysponował armią 400-tysięczną, tak? Przy czym dysponowali uzbrojoną, a Polacy mieli to co mieli. No. Przecież Kronenberg broń, którą ufundował dla powstańców, to ona wpadła w ręce Prusaków i Ceratu. I po powstaniu, jak Polakom odbierano ich majątki, to Kronenbergowi car wręczał najwyższe odznaczenia carskie, tak? To są fakty. A wśród pewnych faktów, które są mało co znane, bo ile sprawa wywiezienia na Sybir arcybiskupa felińskiego, prymasa Polski, jest Polakom znana, to już gorzej jest znane to, że jego następcy także byli w kibitkach wyważeni. A zupełnie nieznany jest fakt, że się powstanie rozszerzyło, to pierwsze, co robiła armia carska, to zaatakowała zakony. 150 zakonów, z których wywieziono w kibitkach zakonników na wschód Rosji. Czyli celem było niszczenie katolicyzmu. I przyzwolenie na to dawały Prusy, zmasowione Prusy, jako najlepsze narzędzie światowego masoństwa, które w tym momencie były świetnym porozumieniem z Rosjanami, bo przecież skutkiem potem widzimy, że opowieść o tym,
tym, że Rusy mogłyby zaatakować Rosję, nie wchodził na Kubę. To był także tutaj określony dług wdzięczności. To była wspólna po prostu operacja, by niszczyć Kościół w Polsce. Ale spójrzmy, co się dzieje w Europie, tak? Zjednoczenie Niemiec, co to jest za operacja? To jest operacja dekatolicyzacji Niemiec. To właśnie siły wpisujące poparły prustą herezję i dodały im środki do tego, aby to właśnie pod rządami pruskiej herezji odbyło się zjednoczenie Niemiec. Pomimo, że część liberałów stwierdziła, że powinno być zjednoczenie realizowane Niemiec wielkich łącznie z Austrią. Nie chodziło to w rachubę, ponieważ Austria była katolicka i chodziło o wyparcie katolicyzmu Niemiec. Chciałeś coś powiedzieć, tak? Może na zasadzie zainteresowania was. Jest taki profesor Grzegorz Kucharczyk, którego bardzo lubię słuchać w internecie, ma wykłady historyczne. Jest specjalistą o historii Prus. Mam tutaj książeczkę Nienawiść i pogarda dla stulecia walki z Kościołem Grzegorza Kucharczyka. I to jest taki historyk, który opisuje podstawy tworzenia Prus, zjednoczenia Niemiec. Prusy to było największe państwo w Zjednoczonych Niemcach. To było, bo Niemcy to było związek kilku państw. Bawaria, Saksonia. A czy w ogóle 300? Tak. 300 no, ale Prusy, 300 ja mówię o tych największych. Ale dominowały Prusy. A w Prusach w zasadzie rządził Otto von Bismarck, który był skrajnym katolikożercą. I jego idea Kulturkampfu, czyli przyjmowania Niemiec przez kulturę protestancką, wyższą od katolików. Katolicy to był taki bantustan, to byli tacy gorzej jak Murzyni w czasach niewolnictwa, bo oni byli wrogim nasieniem w Prusach. Oni mieli być zlikwidowani. Bismarck na przykład oprócz tam edukacji antykatolickiej, zakazu mówienia po polsku, strajk dzieci we wrześniu, czy wóz drzymały, no to są te czasy. To na przykład wszyscy urzędnicy, którzy byli wyznania katolickiego, byli zwalniani z pracy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę to wchodzić. Natomiast profesor Kucharczyk napisał historię Prus, gdzie ta rzeczywistość, o której jest mowa w filmie Grzegorza Brauna, w jego książce, czyli konfliktu między Prusami, między Niemcami a Rosją, w ogóle nie istnieje. I Grzegorz Braun w tej książce, jak pisze o tej rzeczywistości, to używa takiego jednego sprytnego słowa, wyobraźmy sobie. I tam w jednym miejscu mówi, wprawdzie dokumentów nie ma, ale może się znajdą. I my jesteśmy zaczarowani po prostu tą narracją taką z Hollywoodu. Oddaję głos. Czyli zamiast historii prawdziwej mamy taką hipnotyczną. Hipnotyczną. W każdym razie zwróćmy uwagę na te sytuacje, które się dzieją w Niemczech. Tak? Po wojnie duńskiej Bismarck dokonuje jednoczenia Niemiec i podejmuje już działania przeciwko Habsburgom jako katolickim Niemcom mogącym mieć wpływ na całą Rzeszę. A w zasadzie po czasach Bismarcka, Napoleona, pozostała w dziedzictwie taka organizacja, taki związek niemiecki, gdzie cesarz austriacki wytargował to z cesarzem Francuzów Napoleonem I, że powstanie taki byt właśnie pod auspicjami Habsburgów. Natomiast sam Napoleon, no nie będziemy tego tak przeciągać tematycznie, o którym się śpiewa, że dał nam przykład, no to powinni bardziej śpiewać Niemcy,
Bogdan Naworał, tworząc te organizacje na terenie Niemiec, które sobie podporządkowywał ze swoim kodeksem Napoleona, no to właśnie ci Niemcy powinni podawać, że dał im przykład właśnie Bonaparte, jak powinni odkatolicyzować po prostu swój kraj. Jak powinni go zacząć poganić. Bo on tak naprawdę zrobił pewien krót pod robotę Bismarcka. Nie będę to omawiał, co Państwo sami doczytacie. I sami zobaczycie, jak ta historia się po prostu zazębia, jak ten cały proces wygląda. Jak od czasów rewolucji francuskiej i od tej rewolucji Lutra, te procesy jak się ze sobą po prostu łączą. Tak? W każdym razie tak. Rozprawa była, jak wiecie Państwo, natychmiastowa. Bismarck sobie pozwolił nawet na to, że zaczął robić z króla Bawarów Filipa III wariata. Ostatecznie potem go zamordował razem z tymi lekarzami, psychiatrami, którzy się nim zajmowali, którzy doskonale rozumieli, że to nie jest żaden wariat, tylko geniusz. Witelsbach był genialnym władcą, tylko że był bliski Francji katolickiej i bliżej było po prostu do współpracy z Francuzami niż z herezją pruską. Dlatego tak musiał skończyć. I dlatego też przy pomocy światowej masonerii, która doposażyła Prusaków w nowoczesną broń, w nowoczesne technologie, sami oni rozwijali wszystkie środki, łącznie z koleją, o której wtedy pisze Braun, która miała służyć właśnie do wymanewrowania armii, z którymi przyjdzie się Prusakom mierzyć. Pokonują katolicką Austrię pod Sadową i potem już mogą się po prostu dobrać także do Francuzów, ale generalnie po co? I we współpracy z kim? No, oczywiście z masonerią francuską, która działała na zapleczu. Wiemy na ogół wszyscy o tej prowokacji erskiej, którą zrobił Bismarck, gdzie Napoleona III wciągnął wojnę, gdzie on sam do wojny Prusakom wypowiedział. Chodziło po prostu o to, że mieli się Francuzi nadziać na pruską sztuce. W podobnym stylu rozbija armię francuską pod Sedanem, oblega Paryż, a tam już właśnie masoneria francuska Francuzom robi kolonę paryską. Tak? Bismarck już ma takie możliwości i wpływy w całej Europie, że dzięki niemu dzieje się drugie ważne przedsięwzięcie masońskie. Czyli nie tylko mamy do czynienia z masonizacją Niemiec za pomocą herezji pruskiej, ale także odbyła się masonizacja Italii za pomocą herezji piemonckiej przy użyciu węgarstwa, tak? Mazziniego, Cavoura i tym podobnych, których także w tej robocie rewolucyjnej wspierali ludzie, którzy także uczestniczyli we wrabianiu Polskę wybuch powstania styczniowego. To już wtedy widzimy, jak pracują po prostu międzynarodowe gangi, jak się nawzajem wspierają do najważniejszej rzeczy, którą była dekatolicyzacja Europy. I teraz, jak Bismarck sparaliżował Francuzów, Francuzi musieli wycofać swój garnizon wojskowy z państwa kościelnego i papież traci swoje władztwo. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które się nazywa zjednoczeniem Włoch, a to powinno się nazywać złodziejstwem darowizny Pepinowej, bo król Pepin Krótki tę ziemię ofiarował papieżowi. Tak jak Rzeczpospolita została zabita i ukradziona przez międzynarodowych po prostu gangsterów, którzy nie respektowali prawa Bożego, tak samo jak katolickiej Francji odcięto głowę w czasie rewolucji francuskiej, tak samo w tym momencie uderzono już samo serce Kościoła, którym było zniszczenie państwa kościelnego. I od czasu błogosławionego Piusa IX aż do Piusa XI
tak naprawdę nie ma żadnego takiego formalnego bytu państwowego dla stolicy apostolskiej. To dopiero funkcjonuje na podstawie umów laterańskich, które zawarł Pius XI z Mussolini. Czyli nawet tutaj, proszę Państwa, do czynienia z sytuacją, którą całkowicie w swojej książce Grzegorz Braun pomija. Pomija fakt, że Matka Boża pojawia się w dobie, gdzie dokonywano wielkiego zamachu na Kościół katolicki, na rody katolickie i na samą głowę Kościoła. Dlaczego on o tym nie pisze? Dlaczego zajmuje się jakimiś geopolitycznymi science fiction? Dlaczego mówi o tym, że Polacy, gdzie 200 tysięcy polskiej szlachty zostało objęte srogimi represjami ze strony Mirabiela i tym podobnych, gdzie wszyscy płacili przepotężną cenę, gdzie naród był poddany po prostu rusyfikacji, germanizacji, gdzie niszczono polskie kościoły, gdzie tutaj prymasi Polski lądowali na Syberii, a w Zaborze Polskim arcybiskup Radochowski siedział w Twierdzy w Ostrowie Wielkopolskim. To była prawdziwa wojna z Kościołem, ale realizowana przez wszystkich naszych zaborców, którzy byli związani z masonerią, byli ich zakładnikami. Trzeba pamiętać o tym, że do końca I wojny światowej, a tej I wojny światowej, to cesarz Niemców, niemiecki, w ogóle on jej nie chciał. On został także zmanewrowany i zmuszony do tego. Do końca I wojny światowej na terenie Niemiec znajdowała się siedziba światowego syjonizmu. Czy Państwo czytaliście na przykład takie dzieło Romana Dmowskiego Budowa Państwa Polskiego? On tam między innymi opisuje, jak Niemcy przegrywając I wojnę światową, wygrywając wprawdzie na wschodzie, ale przegrywając na zachodzie, żeby ich sytuacja nie była tragiczna, to na Dorotenstrasse spotykają się niemieckie i tam staropruskie loże masańskie z lożami żydowskimi i te loże niemieckie oddają władzę nad Niemcami lożom żydowskim, ażeby sytuacja Niemiec nie była tragiczna. Żeby oni sytuację niemiecką ratowali. Tak? Bo rzecz w tym, że nie mamy już tak dużo czasu, a tutaj jesteśmy w połowie historii, więc... A to zaraz szybko skrócę tam. Dobrze, ale ja może powiem od siebie, jak widzę istotę rzeczy dotyczącą Gieczwałtu. Dla mnie bardzo ważne miejsce, jeżdżę tam, kiedy tylko mogę, od lat. Otóż tą istotą jest przemówienie papieża Piusa IX na 3 tygodnie przed objawieniem w Gieczwałcie. Ponieważ głowa Kościoła zarysowała tam taki proroczy plan dla Polski, który Matka Boża w swoich objawieniach potwierdziła jako odnowę moralną, duchową narodu. I istotą jest to, że Polacy podjęli ten wysiłek. I może krótko Wam przeczytam, co wtedy Ojciec Święty powiedział do Polaków, którzy w liczbie 600 osób pielgrzymowali do Niego. To było na rok przed śmiercią Piusa IX. Dziś na całym świecie Kościół Święty walczyć musi i potykać się nieustannie. Walka ta i bój w Re i w Waszych dzielnicach. Aby w nim wytrwać, potrzeba Wam 3 przymiotów. Cierpliwości, stałości i odwagi. Cierpliwość potrzebna, bo do cierpień stworzeni jesteśmy. Stałość, bo ona tylko zwyciężyć zdoła wszelkie prześladowania. Odwagi we wszystkim, aby się nie obawiać pogróżek prześladowców. O te dary prosić będę dla Polski. Nie brakowało między Wami ludzi, którzy utrzymywali, jakoby siłą prześladowanie odeprzeć należało. Jest to niedobre zadanie. Niedobre dla Polski,
która pamiętać powinna, że nie przemocą, jednak modlitwą przemoc odbierać należy. A na stwierdzenie słów moich przytoczę wam słowa, które Zbawiciel wyrzekł do pierwszego namiestnika swego, kiedy tenże miecza dobył na obronę jego. Schowaj miecz twój do pochwy. Nie siłą przeto, powtarzam raz jeszcze, jedną modlitwą odpierajcie prześladowania, nie zapominając o środkach, które zaleca roztropność. Wierzajcie, że modlitwa uciechu więzionego, jeśli nie nawróci prześladowcy, to stanie się zarzewiem płonącym na głowie jego. Módlmy się wszelako za prześladowców, aby jego Boga, który jest nieubłaganym sędzią i straszliwie mścić się będzie za uciechu syny swoje. To powiedział Ojciec Święty do Polaków i może jeszcze potem dopowiem. No, ale trzeba pamiętać, że ten sam papież Pius IX, kiedy trwało powstanie styczniowe, to świat katolicki wzywał do modlitw za Polskę, ale powiedział, że sama modlitwa tutaj nie wystarczy. Bądźcie solidarni, Polacy potrzebują naboi, armat i prochu, ponieważ tu nie chodzi o rewolucję. Już potem podniosły się te hasła patriotyczne i władze wśród insurgentów, po tych pracach honorowo próbowali ratować tacy jak pokroju świętego Rafała Kamińskiego, który był ministrem wojny na Litwie, człowieka, który także zdaniem wielu dawna powinien być kandydatem na ołtarze, czyli dyktatora Augusta. Ludzie honoru przystąpili do tego powstania, pomimo beznadziejnej sytuacji, żeby bronić honoru polskiego. I tu papież błogosławiony Pius IX o prawa i honor Polaków się upomniał. Ponadto znana jest także słynna scena z takiego modlitwa, jak błogosławiony Pius IX papież wypędza ambasadora rosyjskiego za to, że się niepochlebnie wypowiedział na spotkaniu ambasadorów w Polakach. To jest znane, zresztą na raz? Nie, no tam to polecam, żeby ciekawe pan nie było pisać, zresztą w Rzymie. W każdym razie, żebyśmy tutaj zrozumieli te fakty. Bismarck doskonale wiedział, że w tamtym momencie rozszerzanie granic, to co sugeruje Grzegorz Braun, na wschód, jest nieopłacalne ani dla Prus, ani dla Niemiec, bo zwiększyliby cały żywioł katolicki u siebie. Po drugie, w Prusach 40% obywateli to byli Polacy. Jakby poszerzył sobie granicę Prus jeszcze o kolejne miliony Polaków, to doskonale wiedział, że Polacy by te Prusy całkowicie zinfiltrowali i zniszczyli. I przed tą polityką przestrzegał. Dlatego koncepcja geopolityczna lansowana przez Grzegorza Brauna w tej książce nie znajduje żadnego oparcia. Tak samo jak nie znajduje oparcia sugestia, że jakieś mogły się znaleźć siły w Polsce, które mogłyby wywołać kolejne powstanie. Nie. W tamtym okresie srogich prześladowań, kiedy naród polski miał kark przekrącony, nie było nikogo, który by chciwym uchem przysłuchiwał się propagandzie insurekcyjnej. Dlatego, o czym Braun nie pisze, ten poseł angielski, który wręczył mu pieniądze na wywołanie powstania, potem był ten książę Czartoryski zwracał, to powiedział, że powstanie wywoła, jak tutaj widzę, przyszło 50 tysięcy swoich żołnierzy. No. Pewnie to by nie przysłali, bo wiadomo, że korsarskie państwo angielskie zazwyczaj walczy do ostatniej konflikcji żołnierza armii zaprzyjaźnionej, tak? W każdym razie niewątpliwie mieliśmy w trakcie objawień z sytuacją, o której Braun nie mówi, a którą najpiękniej zredagował w swoich słowach
Święty Ojciec Bosko, że prawdziwa historia dziejów toczy się po stronie Kościoła katolickiego lub po stronie jego przeciwników. I jak spojrzymy na to, co mówi Matka Boża w Bierzmowodzie, to jej wystąpienia, w zasadzie można skopiować, wypowiedzieć ten, zrozumieć w ten sposób. Szatan masoński, czyli wściekły pies, Matka Boża mówi, sieje swoje dzieła spustoszenia, tak, po świecie, bo ma mało czasu i się bardzo śpieszy. Ten masoński pies już niszczy katolicką Europę w taki sposób, że zaatakował wprost fizycznie samo papiestwo. I niszczy ludy katolickie na kontynencie. Prowadzi wojnę przeciwko Kościołowi, przeciwko kulturze chrześcijańskiej, przeciwko cywilizacji łacińskiej. Zaczyna triumfować polityk, który mówi o tym, że my swoje cele, tutaj chodzi o Bismarcka, osiągniemy dzięki przelewowi krwi i żelazu. Siła przed prawem. Zaczynają się rodzić potem wśród idealistów niemieckich te fałszywe filozofie o fałszywej statulacji, że państwo jest Bogiem. Że to, co zrobią urzędnicy, to jest najistotniejsze. Przecież błogosławiony Pius IX wręcz przestrzega przed tym, co potem w ustawach majowych zrobili Zjednoczonych Niemczech w ramach Kulturkampfu, że państwo jest odpowiedzialne za wychowanie kapłanów oraz ich powołanie i odwołanie. Czyli niemiecka fałszywa statulacja z jej bizantynizmem dąży do tego, żeby Kościół był całkowicie podporządkowany państwu, nie ma być wydobawcą narodów, tylko ma być dodatkiem do gnębicieli. Z tego okresu między innymi bierze się ta cała polityka zamykania ust kapłanom, tak? Bo jeżeli nawet wierzał gdzie ksiądz Weissel zaczyna się o sprawę Bożą upominać, wita pielgrzymów, którzy tam przybywają, pomaga zapoznawać się z orędziem gierzwałckim, organizuje modlitwę, no to co go za to spotyka? No idzie do więzienia, tak? I to jest właśnie państwo prawdziwego Kulturkampfu, który walczy z katolicyzmem, walczy z prawdziwą wolnością, walczy z miłością. I teraz tego typu opowieści, one znajdują potem tak naprawdę swoje odwzorowanie w praktyce politycznej. A czym to się wyraża? My tutaj, Polacy na dole, prowadzimy walkę w obronie Bierzmowodu jako duchowej stolicy Polski. Chcemy podejmować wysiłki, by Matka Boża Bierzmowodzka była jak najbardziej znana, sławiona, wielbiona przez Polaków, adorowana także. A politycy nie podejmują żadnych działań,